Jesteśmy w tej chwili we wsi Wąchabno, której jestem sołtysem drugiej kadencji. Moja wioska jest wioską małą, nieliczną, posiada w granicach 100-110 mieszkańców. Głównym zajęciem na wsi to jest rolnictwo oraz coraz szerzej wchodząca turystyka. Cały kompleks leśny i jezioro zaczynają turyści ściągać. Wiele osób również dojeżdża do pracy, do Babimostów, do Świdłudu. W poprzedniej kadencji wiele rzeczy udało nam się zrobić. Udrożnienie naszego jeziora w kierunku Jeziora Wielowiejskiego. Powykaszano ścieki wodne. Jeśli chodzi o samą wieś, to wymieniono wszystkie stare lampy. Zamontowano jeszcze dodatkowo 6 punktów świetlnych. Drogi wspólnie z sołtysem z mojej wsi dopięli tego, że powstał w końcu remont tej naszej szosy, gdzie jeszcze 2-3 lata by ta szosa by nam się rozsypała. No i w czasie kadencji powstało koło gospodyń wiejskich. Udało nam się dopiąć, że na stronie internetowej, stronie gminy, żeśmy zorganizowali dla naszej wioski osobną podstronę, w której można zobaczyć wioskę i kwatery, gdzie można po prostu gościć wczasowiczów. W centrum wsi wyremontowali naszą figurę, odnowiono przystanek PKS-u. Żeśmy wyremontowali na plaży pomost, postawiono 15 ławek, postawiono przybieralnię, zainstalowano dodatkowe oświetlenie, nawieziono piasek. W świetlicy, przy którą stoimy, cały teren został ogrodzony siatką, wyremontowano, rozbudowano całe pomieszczenie świetlicy, w tym łącznie z wymianą okien, podłogi, instalacji elektrycznej, instalacji ogrzewczej. Samą salę wiejską poszerzono o drugie pomieszczenie, położono przed tym kostkę brukową, zadaszenie, dodatkowo oświetlono teren. W ramach tych kosztów żeśmy z gminy pozyskali środki, które w sumie na te remonty wyniosły 199 tysięcy. Wiele problemów jeszcze zostało do zrobienia we wsi, doprowadzić do używotnienia naszego jeziora poprzez chemiczne oczyszczanie pod kątem i patronatem Akademii Rolniczej w Poznaniu, przegląd wszystkich punktów świetlnych, zagospodarować naszą gminną działkę, w której stoją były obiekty po WZ-ach, szczególnie remont dróg przy jeziorze oraz drogi w kierunku Babimostu. Najważniejszym takim naszym problemem jest dobudowa garażu do samochodu strażackiego. To by były takie podstawowe zadania, które chcielibyśmy zrealizować. Myślę, że w większości przez te 4 lata tych postulatów i takich tych zamierzeń uda nam się to zrobić.